W tym filmie przedstawię brutalną prawdę o pewnym osobniku znanym pod pseudonimem Kozak Przyjaciel lub Mikrocypek. Czy aby na pewno niczym nie zasłużył sobie na hejt? Przekonajmy się. Wpisujemy w Google Cyprian Banino 187x hamster. Klikamy w pierwszy link, jaki nam się pojawi. Następnie klikamy w odnośnik nad odtwarzaczem, tak jak widzicie teraz. Oto profil Cypriana na pornograficznej stronie dla dorosłych. Po prawej możecie zobaczyć trzy filmy z waleniem kołnika, które wstawił na ten profil. Ostrzegam, filmy są bardzo chore i popieprzone i przedstawiają Cypka walącego kołnika. Czy coś takiego przystoi osobie publicznej? Nie sądzę. Ponadto w opisie na tym profilu skłamał, że jest w związku z Rokim Niebieskookim. Ciekawe, co Rokim sądzi o tym, że jego najlepszy przyjaciel go oczernia. Tu widzimy jego liczne profile na stronach z kamerkami dla dorosłych. Tak, Cyprian prowadził gejowskie transmisje na żywo z waleniem kołnika. Dzięki uprzejmości użytkowników Anioł Samotny, Urszula G i Ewa W udało mi się uzyskać dostęp do starego konta Google Cypriana. Teraz zaprezentuję Wam, jakie hasła Cyprian wyszukiwał w Google. Trzymajcie się mocno krzeseł. Pamiętaj, stając w obronie Cypriana, stajesz również w obronie pedofila. Czy to, że jest niepełnosprawny według ciebie, znaczy, że wszystko mu wolno, wliczając w to bycie pedofilem?